Indeks funkcji seksualnej kobiety jest narzędziem screeningowym, które pozwala lekarzom i pacjentom na taką wstępną diagnostykę problemów seksualnych. To nie jest nowe narzędzie, bo to narzędzie powstało w 2000 roku w Stanach Zjednoczonych. To była pierwsza publikacja badaczy amerykańskich. Utworzyli takie narzędzie, które było pomocne w selekcji pacjentów z potencjalnymi zaburzeniami seksualnymi. My żeśmy postanowili to narzędzie przystosować do warunków polskich, ponieważ rzeczywistość polska nie zawsze jest taka sama, jak w innych krajach. Szczególnie niektóre pytania mogą być inaczej rozumiane w Stanach Zjednoczonych, inaczej rozumiane w Polsce. Więc taka walidacja, bo tak to się fachowo nazywa, jest konieczna, żeby przystosować to do warunków polskich, do polskich realiów, polskiej rzeczywistości. To narzędzie pozwala lekarzom, nie tylko ginekologom, ale każdej specjalizacji, szczególnie internistom, na selekcję tych pacjentów, pacjentek, które mają problemy seksualne i odesłanie ich do fachowców, do seksuologów, którzy dadzą im zdiagnozować i dadzą możliwość uzyskania fachowej pomocy, pomogą w odbudowie życia seksualnego i zdrowia seksualnego.